Anna Bauer w drodze do pracy. Jest fotografką i interesuje ją życie za kulisami wielkich pokazów mody. Najtrudniej jest tam się dostać, ale po 4-5 latach zaprawy Anna ma już wystarczająco gęstą sieć kontaktów. Myślę, że w tym czasie poznałam już wszystkich. Szczerze mówiąc, dla mnie nie ma już prawie rzeczy niemożliwych. W zgiełku przygotowań do pokazu nie da się nie zauważyć młodej fotografki z ogromnym obiektywem Polaroida. Jeśli chodzi o profesjonalne wyposażenie, jest to nietypowy sprzęt, ale ma to swoje powody. Fotografuję tą właśnie kamerą, gdyż chcę robić portrety zwolnione w ruchu, a nie takie normalne. Taki aparat wymaga więcej czasu i zachodu, a mój model musi mi poświęcić od 2 do 3 minut, inaczej nic z tego nie będzie. Kto pozuje dla Anny Bauer, musi uzbroić się w cierpliwość. Za kulisami wszystko jest możliwe. To wielkie wyzwanie. Zawsze jest to trochę nerwowo, gdyż portretowani przeze mnie ludzie mają co innego do roboty. Z tego trzeba sobie zdawać sprawę. Projektanci, styliści, fryzjerzy, kosmetyczki, wszyscy są bardzo zajęci, ale mimo to starają się być pomocni. Agenci reklamowi, pracownicy PR, z ich strony też otrzymują mocne wsparcie, by wszystko zagrało. Urok osobisty i upór dopomógł jej w karierze. Fotografowała już prawie wszystkich, którzy liczą się w świecie mody. Wielkich projektantów jak Jean-Paul Gaultier, Donatella Versace, top modelki jak Kate Moss czy Claudia Schiffer, wpływowe szefowe żurnali mody jak Anna Wintour na zdjęciu z własną córką. Do pozowania przed kamerą udało jej się namówić nawet króla paryskiej mody Karla Lagerfelda. Karl kocha fotografowanie, spodobała mu się moja kamera i znalazł dla mnie trochę czasu. To był jeden z najbardziej emocjonujących momentów tego projektu. Obok mnie stało 15 innych fotografów. Kiedy mi pozował, wykorzystali ten moment na zrobienie własnych zdjęć. Zapytałam go, czy mógłby im powiedzieć, żeby nie robili zdjęć w tym samym czasie. Powiedział mi, że to moja sprawa. Zaczęłam więc na nich krzyczeć i w tym momencie nie zadziałał flash. Spalałam chyba 1000 kalorii na sekundę, ale on był bardzo, bardzo cierpliwy. Powiedział, nic nie szkodzi, niech pani jeszcze. Jeszcze raz spróbuję. Tym razem niemiecka fotografka wybrała holenderski duet projektantów mody Wiktora i Rolfa. Akurat w tej chwili nie mieli dla niej czasu, ale za to trochę czasu znalazł wydawca japońskiego wydania Vogue Anna Dello Russo i założyciel marki diesel Renzo Rosso. By móc w takich warunkach fotografować, trzeba być zdecydowanym na wszystko, mieć dużo odwagi, a przede wszystkim trzeba mieć niesamowite wyczucie sytuacji. Trzeba wiedzieć, kiedy można zapytać o pozwolenie, a kiedy nie. Chodzi więc o takt i wyczucie, ale i o to, by się nie speszyć w najważniejszej chwili. Myślę, że na tym to polega. To, co dzieje się na wybiegu podczas pokazu mody, Annę Bauer nie interesuje. Już jest w drodze na następny pokaz. Ciągle w pośpiechu, ze sprzętem ważącym 20 kg w torbie. Z elegancją i blichtrem ta praca nie ma nic wspólnego. Pokaz mody Vivienne Westwood. Otwarcie spektaklu opóźnia się. Brytyjska projektantka udziela jeszcze wywiadów. Anna Bauer znów przy pracy. Jej koledzy po fachu powoli ją zaakceptowali i wielu z nich z nostalgią patrzy na jej tradycyjne wyposażenie. Taki aparat był w modzie przed 20 laty. Wówczas każdy go używał. A dziś pracuję z nim tylko chyba Anna. Ale to mi się podoba. To naprawdę dobry pomysł. Album Anny Bauer to dokument naszych czasów, coś w rodzaju inwentaryzacji, migawek zakulisowego, ulotnego świata iluzji. Ten album oglądany za 20 albo 30 lat nabierze całkiem innego znaczenia. Znajdą się w nim zdjęcia ludzi, którzy tymczasem stali się legendą świata mody, ale będą też w nim dawne sławy, o których już nikt nie będzie pamiętał. To będzie ciekawa konfrontacja. Album jeszcze nie jest gotowy, a więc najwyższa pora na kolejny pokaz.